Okej, okay. nie wiem jak wy, ale prawie pominąłem ten dokument, bo dokumenty piłkarskie bardzo często są takie czegoś w nich zawsze brakuje, ale obejrzałem, nie wiem czy wy też widzieliście, poszedł taki jeden viralowy klip, chyba na Twitterze mi się rzucił w oczy, że coś jego żona, Wiktoria e, tam coś gada w wywiadzie o tym, że ona była z working class family, czyli że z takiej tej rodziny, klasy średniej pracującej, prawda, po czym wychyla się David i mówi, nie, 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 powiedz prawdę, jakim samochodem rodzice wozili cię do szkoły? I ona tam po chwili mówi, dobra, no mieli Rolls Royce Royce'a w latach 80., czyli wcale, <grym> czyli wcale nie byli tacy working class. I tak sobie pomyślałem, Okej, okay, może, okej, okay, może jakaś prawdziwość za tym będzie stała. Może tak. Okej, okay, kupiliście mnie tym kawałkiem i powiem wam, że bardzo się cieszę, że obejrzałem te cztery odcinki. Beckham, czyli Beckham po polsku zaczęliśmy mówiliśmy sch, nie? Beckham. Heh. Tak, whatever. W każdym razie powiem Wam tak, to jest najlepszy dokument o piłkarzu, jaki w życiu widziałem. Wielu nie oglądałem, yy, bo tak jak mówię, nie zawsze mam ochotę. Ostatnio ten o Lewandowski w porównaniu do tego to naprawdę ocena w moich myślach spadła. Po pierwsze mamy chłopa, co już zakończył karierę. Jego życie się kontynuuje. Jakaś tam kariera popiłkarska związana z tym, że jest właścicielem klubu, czy tam inne pierdoły robi na świecie jest, ale... Może mówić legitnie o tym, co myślał, inni ludzie naokoło mówią, co myśleli wtedy i tak dalej, i jak śledzimy jego karierę przez młodość Manchester United, przez Real Madrid, aż po tamto LA Galaxy i koniec kariery. I powiem Wam, że to, co absolutnie mnie zaskoczyło, to jak fajnie jest skonstruowany to, ten dokument. Naprawdę polecam wszystkim ludziom, którzy nawet nie lubią piłki nożnej. Jest to fantastyczny, po prostu taki ja na koniec mam ochotę powiedzieć o cholera, ja nie wiedziałem. Jest to fantastyczny insight nie tylko w świat Davida Beckhama, w sensie konkretnej osoby, którą wszyscy tam znamy w ten czy inny sposób, ale w psychologię, we wszystkie aspekty takie pozapiłkarskie na około piłki nożnej, w to jak fatalni... Jesteśmy my, fani na całym świecie, i ta jest tutaj, no nie, nie będę spoilerował w de facto, mimo że, wiecie, no jest to dokument o piłkarzu, który zmieniał kluby i grał w piłkę, nie? Ale sytuacja z takich rzeczy, które wspomnę: sytuacja o tym, jak dostał czerwoną kartkę na Mundialu, i potem przez rok kibice na całym świecie, czy w Anglii, angielski kibice, mu, nie, ja miałem na myśli, że nie na całym świecie, tylko że w całej Anglii, tak, gdzie, gdzie by nie pojechał. No, po prostu życzyli mu śmierci, no po prostu zatrzymywali jego samochód na ulicy, on nie mógł wyjść na ulicę, go męczyli, grozili mu śmiercią. Jak się po, jak został kopnięty na boisko, to oklaski, jak tam miał piłkę, to ludzie buczeli, generalnie, ale to poszło w taką stronę, że jak to się ogląda z perspektywy tego wtedy 23-latka, który teraz przed 50, -tą to opowiada, wie. Większość z nas by się palnęła w web. To jest po prostu niesamowite. Ten, ten dokument uświadomił mi nie tylko pewne momenty w jego karierze, w karierze, którą ja jako stary fan Realu Madryt, prawda jest taka, że ja większość jego kariery nie znam. Dla mnie Beckham to był ten od no, zawsze tam tak gwiazda. I mogę się założyć, że dla większości z Was, która nie śledziła dokładnie tej kariery, nie oglądała tego dokumentu, to też po prostu, no, jeden z tych super znanych piłkarzy, co mu się udało. Piękne życzko, no nie? No nie, jak się tak ogląda taki dokument, to jest wow, ile tam jest niuansów, ile tam jest rzeczy stojących za jego sukcesem, ile tam jest aspektów takich tych dołków i górek. To jest naprawdę. I podejrzewam, że. Ja myślę, że jakby w ten sposób zrobiono dokumenty o innych sportowcach, nie, niekoniecznie z piłki nożnej, o sportowcach, o których, w sportach, których ja mam w dupie te sporty, nie? Z przyjemnością bym obejrzał. I jedyny minus tego dokumentu dla mnie jest taki, że on jest, i to jest taki minus o plus. Widać, że on jest mega poukładany. Widać, że czasem, jakby cały sezon jest spłycony do jednego performanceu, jakiegoś. Y, przy, przy każdym momencie tego dokumentu jest jakaś teza. Teza stojąca za tym y, od chłopa, który to reżyserował, łamane, namontował, gdzie, no wiecie, no że w tym momencie mu nie szło, bo miał problemy rodzinne, a w tym momencie mu szło, bo coś tam, coś tam, a to mu wynika z tego, i wtedy wywiad z jego ojcem, bo w przeszłości ojciec go tak uczył. Więc jest to taki bardzo, widać, że ktoś to usiadł i to życie Beckhama po prostu ułożył w takie domino, w takie puzzle, że to się, bo życie jest chaotyczne, wiecie, no nie wszystko się w 11-osobowych drużynach sportowych w całym sezonie, gdzie tam jest kilkadziesiąt spotkań, nie wszystko się sprowadza do tego, co David Beckham miał na śniadanie, że im wyszło, czy nie wyszło w tym Realu, czy Manchesterze, ale ten dokument to tak bardzo odcina wszystko po bokach i skupia się rzeczywiście na nim. Natomiast nawet jak podejdziemy do tego z poprawką, że to wiecie, no to jest tylko dokument, który tam, wycinek czegoś życia, 15 lat kariery, i już tam pokazuje, robi to świetnie. I naprawdę zaprowadził mnie w takie miejsca, że ja nie wiedziałem, że to się przydarzało Davidowi Beckhamowi. I przede wszystkim to jest kolejny dokument, który w dzisiejszym. Ja, ja mam wrażenie, że my jesteśmy w jakimś takim postmodernistycznym świecie celebryctwa. I to się idealnie wpasowuje w tą, w tą aferę naszą, wiecie, youtuberską, gdzie. I, I naprawdę myślałem o tym teraz, oglądając ten dokument, nie? Gdzie po pierwsze, te, to, ten hate, ta to, 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 to kultura bycia fanem. I hejterem bardzo często. Ta kultura tego, że chłop się potknie na boisku i potem kibice przez rok plują na niego i mu grożą śmiercią to jest pojebane. <laughs> Słuchajcie, ja jestem pierwszym, który, który powie, że jak ogląda nie wiem, Grand Derby i, i, i oglądam Real Barcelona, to dreryja i, i wyzywam tych z Barcelony i płaczę, jak moi przegrywają i tak dalej. I, i ja się emocjonuję jak debil, ale ja, ja tak jakby ktoś mnie naprawdę zapytał, no ja to w życiu bym, nie wiem, nie szedł na ulicę i nie pluł na Messiego, bo jest z Barcelony. Wiecie co chodzi? Że już nie jest, ale wiecie o co chodzi. To jest, to jest dla mnie, ja se przed telewizorem sam do siebie dreryja, bo jest i wiem, że jestem debilem, robię to tak na zasadzie tak wewnętrznie, świadomie. Wiem, że dreryja. Ja jak Debil, ale bawi mnie to. W życiu by mi nie przyszło do głowy komuś kurwa grozić, bo jest piłkarzem, i, albo jest moim piłkarzem, ale krzywo piłkę kopnął. No ja, ja mogę oczywiście potem z kumplem przy piwie siedzieć i mówić, ja dole, ale on to s bał, no nie. Tak samo jak mówię, o, jak sam grałem, zanim sobie rozwaliłem kolano, ale, ale no wiecie, no w życiu by mi nie przyszło do głowy, żeby męczyć tych ludzi fizycznie na świecie, kurwa, żeby chłop się musiał bać o swoją żonę w ciąży, że coś jej zrobią. Wiecie, co chodzi? To jest pojebane po prostu. To jest pojebane i to jest to samo, co teraz, jak mieliśmy tą aferę youtuberską. I zwróćcie uwagę, że było dużo takiej narracji, szczególnie od takich osób jak Boxdell, gdzie Buxton się tłumaczył, że e, no bo 10 lat temu to był taki, taki klimat i ja, te, ja jestem w wieku tych chłopaków, nawet starszy od nich albo tam gdzieś około. Ja też się wychowałem jakby na TeamSpeak'u grając w LOL'a, ja totalnie znam tą toksyczność tej społeczności i, i, i tego jak się rozmawiało na tych TeamSpeak'ach i, i, i tak dalej. Ale no to właśnie czuć w tym dokumencie taką wolną amerykankę pod kątem, chłop się potknął na boisku, a potem przez rok mu ludzie na ulicach zachowują się jak zwierzęta i nie dają mu spokoju, i to jest takie, ogląda się z taką perspektywą, naprawdę ten, ten, ten dokument. Abstrahując w ogóle od życia, Beckham'a powinno się puszczać ludziom na jakichś takich kursach o tym, żeby nie być toksycznym człowiekiem w, w mediach społecznościowych i tak dalej. Wiecie co mam na myśli? Taki, taki prawdziwy przykład, jak możecie waszym głupim komentarzem oddziaływać na kogoś tam. Oczywiście on był w momencie w historii, kiedy jeszcze nie było takich mediów społecznościowych. Początek kariery to było czytanie gazet i to, że na ciebie plują na ulicy i reporterzy latają, jesteś w telewizji, ale to, to się płynnie przenosi na dzisiejsze czasy. I Mam wrażenie, że po tych wstępnych czasach internetu, Facebooków i tego hejtu online'owego, właśnie tej kultury lolowego wyzywania się na TeamSpeak'u czy tam Discordzie, czy coś. Mam wrażenie, że powoli już wchodzimy w to takie czasy, że coraz więcej się mówi o zdrowiu psychicznym, coraz więcej się mówi o odpowiedzialności za swoje słowa i o tym... Jak, jakieś takie... Coraz więcej jest takiego, że te backstony się muszą tłumaczyć. Eee, byłem głupi, kiedyś wszyscy tak robili, nie? I po... coraz więcej dochodzimy do takich realnych konsekwencji swoich czynów. I swoich czynów w sensie właśnie, że kogoś wyzywaliśmy w internecie, że pluliśmy na piłkarza, bo, bo nie trafił nogą w piłkę. Nie? I powiem Wam szczerze, że. Bo gdzieś jest oczywiście zdrowa ekscytacja tym wszystkim i, i, i nie wiem, konstruktywna krytyka i tak dalej, a gdzieś jest po prostu granica takiego: albo jesteś kurwa zwierzęciem, albo człowiekiem rozmawiającym o sporcie, no nie? I ten, dokum ten dokument. Abstrahując w ogóle od kariery, od klubów, od tego, czy lubicie piłkę nożną, czy w ogóle wiecie coś o piłce nożnej, ten dokument jest świetnym e, przeglądem takich właśnie sytuacji z życia celebryty. I, i ten dokument naprawdę na koniec, nie chcę spoilerować, ale jest taki moment, w którym i David, i Wiktoria, oni oboje mówią, że ten kręcenie tego dokumentu było jak terapia dla nich. Wiele rzeczy wyparli z pamięci, z wieloma rzeczami sobie nie poradzili, albo właśnie jakoś tam przetrwali i teraz mogą tak minęło 20 lat o tym pogadać i to czuć. I to jest kolejny dokument, który, kolejna sytuacja, gdzie ktoś... Sławny, piękny, bogaty, successful, no nie. Na pozór wydarwać by nam się mogło, nie no piękne życie. Co czego się więcej być bogatym, sławnym, ładnym i tak dalej, nie? Ma minusy takie życie. Wszystko, każdy, wszyscy mają, mamy jakieś problemy, a takie życie na takim piedestale było... Hardy. Ja naprawdę oglądając ten dokument to nie jakby zazdroszczę bycia zawodowym piłkarzem, ale tych wszystkich aspektów, które ten dokument pokazuje, jak on się zwierza, jak to wyglądało i tak dalej, i tak dalej, naprawdę nie zazdroszczę. I, I jakby... Szczególnie, że mówimy o czasach, gdzie ta psychologia sportu i w ogóle psychologia nie była tak rozwinięta i tak jakby uczestnicząca w życiu ludzi i piłkarzy też jak teraz, gdzie o tym wzoru psychicznym dużo więcej się mówi. Dodatkowo dokument, już jak tak na chwilę zejdę z tych poważnych tonów i takich wow, nie wiedziałem, że takie rzeczy go spotkały i, i tego wiecie, że w jednej chwili jest bohaterem, w drugiej go przez rok nienawidzą, po czym znowu jest bohaterem. Pojebane, naprawdę ciekawe z punktu widzenia psychologicznego i tak dalej. Ale abstrahując od tego dokument jest świetnie nakręcony pod kątem wszystkich drugoplanowców. To znaczy poza tym, że David i, i Victoria Beckham opowiadają o swojej o tym jak o, po prostu o karierze jego i ich życiu wspólnym, mamy mnóstwo ludzi, którzy też brali w tym udział, typu inni piłkarze czy nie wiem, Sir Alex Ferguson, to oczywiście dla fanów piłki nożnej muszę powiedzieć, że chcę więcej. Shut up and Take My Money, bierzcie, róbcie kolejny dokument o innych piłkarzach z tej epoki. Pytajcie, właśnie wiecie, te, te sceny, jak on opowiada o tym, jak było, jak Sir Alex też tutaj bierze udział, opowiada, jak inni opowiadają o Sir Alexie Fergusonie za czasów, jak rządził Manchesterem, No, każdy który się interesuje piłką, wie, jakie to były legendarne czasy i jak ciekawie jest o tym posłuchać. Nie wiem, jakieś rzeczy typu, że David Beckham opowiada, jak to było być w szatni Realu, gdzie tam na zasadzie Ronaldo, Figo, <laughs> wiecie, inne gwiazdy Berto Carlos i Zidane, nie? I w ogóle, i część tych osób też udzielająca wywiadu, mówiąca co o tym sądziło i tak dalej, no po prostu chciałoby się więcej. Ten dokument, to są cztery odcinki, każdy ponad godzinę, chciałoby się więcej. Ja, jak włączałem, to myślałem, że to będzie jeden z takich dokumentów, że nie, trzeba będzie trochę przewijać, pewnie nudy, nie, jest, jest naprawdę wciągający, ukazuje Beckhama jako człowieka, ukazuje sport, ukazuje mass media, ukazuje e, w, pewne aspekty dotyczące mm, właśnie, wiecie, trenerów, piłkarzy, jakiejś zależności między klubami i też takich biznesowo-sportowych. Jest fascynujący, i dodatkowo bardzo mi się podobał montaż. Montaż jest tutaj, to jest taki perfekcyjny montaż. Jest na tyle dobrze to zrobione, że twórcy, jak nie wiem jak mówią o tym, że David Beckham, on opowiada, że pierwszy raz wyszedłem na Murawę i spojrzałem na nią i na zasadzie, o wow, Santiago Bernabeu, wielki stadion w Madrycie i tak dalej, no nie? Ale robi wrażenie. To wyciągają archiwalne, zrobione na HD, e, jakieś ujęcia, jak wychodził i spojrzał do góry. Wie, wiecie, co chodzi? Montażysta musiał przejrzeć tony materiałów, żeby wszystko, o czym mówi, pokazać poprzez wyciąganie poszczególnych ujęć historycznych ze spotkań, telewizji i tak dalej. Więc jest to na pracy, ale nie jest to taki montaż, jak już mówiłem o tej aferze youtuberskiej, jak Konopskiego, gdzie dobry, ja się nie czepiam, dobry, do, dobry materiał na YouTube, to co on zrobił, ale ten TikTokowy montaż, dosłownie, co sekundę, musi kamera latać tam po prostu przybliżenie, już ja mówię, spokojnie. <grytanie> Pokazywać to, o czym się mówi w formie dostarczenia dowodów wizualnych do, do, do narracji słownej, ja jestem w pełni za tym, ale przyjęcia, u, to jest takie na zasadzie widzu, dla ludzi po prostu, którzy mają pięciosekundową attention span, taki TikTokowy, no nie, ja teraz przesadzam, ale wiecie co chodzi, na szczęście ten dokument robi wszystko co z tego dobre, a nie robi tego takiego bezsensownego. Można Naprawdę można przez 15 sekund patrzeć na człowieka, jak mówi i czytać z jego twarzy, co myśli. Nie trzeba <słuch> najazdów i, i cięć i tak dalej, mrygać po prostu jak jakimś, nie wiem, jak, jak jakiś zombie, no nie? Którym trzeba zwrócić uwagę, bo, bo nie myślą. Także montaż mi się bardzo podobał i dodatkowo ten dokument wydaje się być... Wi wiadomo, nie wyciągają wszystkich brudów, nie jest to... No wiecie, no to jest mimo wszystko dokument o facecie, który nie będzie srał no, na wszystko, w, w czym brał udział wszystkie kluby i ludzi, ale... Jest dużo momentów takiego trochę... Humoru, takiego trochę wiecie, że tam jakiś inny piłkarz mówi, rzuca fakami, gada wprost. Taki, jest taki feeling, jakbyście na zasadzie jesteś. Wyobraźcie sobie, że jestem ziomkiem Davida Beckhama i po prostu poszedłem do niego i dobra stary opowiadaj, albo tam jakiegoś innego Garego Neville'a, czy tam kogoś z jego byłych kolegów klubowych i na zasadzie siadamy z browarem, dobra stary opowiada, jak to było w tym 2002, no nie? I on kurwa wiesz, no było tak. Jest taki, jest taki poziom lu, luzu frywolności i widać, że to ci twórcy tego dokumentu ewidentnie chcieli osiągnąć. Widać po prostu, że taki był zamiar, że to ma być opowiedziane tak, tak z, ze szczegółami, z dużą ilością prawdy i bez specjalnego jakiegoś. No wiesz, bo przekaz ma być jakiś, no nie? Bo jeszcze jego kariera trwa i musimy się podlizywać. Nie, było, w miarę, było to wszystko w miarę prawdziwe. Oczywiście wiecie. Z przesady, tak? No, wiadomo. Natomiast ogólnie bardzo mi się podobało. Muszę powiedzieć, jak zresztą widzicie, bardzo, bardzo mi się podobało. Uważam, że to świetny dokument, fascynujący na wielu poziomach. I sama historia, jak już tak na chwilę odejdę do tych ogólnych rzeczy, sama historia jego kariery też fascynująca. Te decyzje, przy zmianach klubów, przy poszczególnych meczach, czy tych właśnie, żeby jakiś błąd popełnił albo nagle był, że jest super fascynujące, wciągające, po prostu nie wiedziałem. Ja po prostu nie wiedziałem. Cały ten aspekt z jego żoną, z, która przecież była ze Spice Girl, też mnóstwo ciekawych aspektów. Też w tym dokumencie jest mnóstwo śmiesznych momentów czasem też w montażu zrobionych, na zasadzie, nie wiem jak oni go tam ściągnęli, przebitka na Florentino Pereza mówiącego na, na tym, no dużo im zapłaciliśmy, <laughs> spaliłem dowcip, ale mnóstwo takich mini montażowych rzeczy, gdzie po prostu człowiek się śmieje i na chciałby się odwrócić do kogoś i, <laughs> ale to fajnie zrobili, fajnie zrobić w dokumencie, także muszę powiedzieć, że wyjątkowo, zaskakująco, bardzo dobry Dokument sportowy. Dla fanów piłki nożnej jeszcze z tym dodatkowym plusem, że sobie oglądacie właśnie wiecie te czasy jak ser Alex rządził w Manchesterze, jak tu potem nagle wchodzi do Realu, a tam Zidane, ten Ronaldo i takie fascynująco się ogląda. Na... No naprawdę jest to super, jest to super, też to połączenie świata tej, tej takiego celebryckiego w ogóle, w którym David był ewidentnie i jest nadal też ciekawe, a przy tym wszystkim poznajemy jego jako człowieka i wydaje się być... Pomimo tego, że taki chłop z jeden z najlepszych piłkarzy, w na zasadzie ten wozi się z celebrytami, bogaty, wszyscy go znają na całym świecie, okładki, model Srodel, wszystko. Oglądając ten dokument, widzimy zwykłego człowieka, który po prostu zrobił karierę. On jakby strasznie jest ten dokument jest strasznie taki przystępny, że ja myślę, że wszyscy jesteśmy w stanie zrozumieć, że to jest zwykły człowiek. To jest po prostu zwykły człowiek. I tak w cudzysłowie powiem, że każdy z nas mógłby być w tej sytuacji, że nie musiał się urodzić. Znaczy, oczywiście, tu mamy talent i, i też ciężką pracę, którą on włożył, jego ojciec go tam też męczył, żeby był tym piłkarzem, ale ten, ten dokument naprawdę przybliżył mi go jako człowieka. Bardzo ciekawe. Ode mnie dostanie dziewiąteczkę, strasznie mi się podobało, dawno nie oglądałem czegoś tak wciągającego, tak wszechstronnie pokazującego jego karierę, wybiórczo na tyle, że wiecie, że są w cztery odcinki w stanie pokazać tam 15 lat, ale dokładnie na tyle, że najciekawsze momenty są bardzo mocno zniuansowane, o te właśnie komentarze ludzi z zewnątrz, o tą całą sytuację w tym momencie medialną i tak dalej, i tak dalej. Polecam. Także serio polecam, jestem ciekaw waszych opinii, czy wam też się tak podobało, bo ja naprawdę włączałem ten dokument z takim i... Wkręciłem się w sensie jest sztos. Po prostu warto obejrzeć nawet jak nie lubicie piłki nożnej. Także czekam na wasze opinie i do zobaczenia w kolejnym, ponarzekajmy o filmach.